Więc mogę sobie wprowadzić, że dopuszczają przez Konfederację.
Natomiast w tym momencie ten zapis uderzał bardzo w konfederację naszych wrogów, czyli konfederację targowicką, prawda, która była w ciągu tych 25 lat, czyli była nielegalna, czyli już zawiązany Sejm też pod wezwą konfederacji tej targowickiej, Sejm Grodziński, był nielegalny. Czyli drugie rozbiory Polski były skrajnie nielegalne. Po pierwsze, że były bezprawnie zwołane, nieratyfikowane i tak dalej, ale były pod wezwą konfederacji, która była zabroniona przez 25 lat. Natomiast my też tak uważam i uważam, że powinniśmy zrobić konstytucję na temat Konfederacji, że w ramach tego, co uchwalimy, nie powinniśmy zmieniać, chyba że wystąpią super ekstraordynarne sytuacje, bo chodzi o pewną stabilność i pewność prawa. Natomiast oczywiście nasi potomkowie mogą zwołać kolejny Sejm Konstytucyjny, czyli Sejm Konstytucyjny powinien być zwoływany co 25 lat. Jaki jest problem na dzisiaj? No nasza władza, jak ma kaprys, to zwoła Sejm Konstytucyjny, czyli zmieni Konstytucję, jak nie ma kaprysu, to nie zwoła. A jak już zwoła, to nie wiem, czy nam pogorszy, czy polepszy sytuację. To tak a propos. Idźmy... Tak, tak. Idźmy dalej, drodzy Państwo. Ja tylko przeczytałem ten wrażliwy, żebyście Państwo potrafili naszym wrogom odpowiedzieć, że generalnie uważamy, że że dorobek Sejmu Czteroletniego, abstrahując od tego, że drugi rozbiór Polski i trzeci rozbiór Polski, no pozbawił nas możliwości wdrożenia tego dorobku, tak? Bo dorobek się skończył w lutym 92 roku, a już w 93 był drugi, a w 95 był trzeci rozbiór Polski, a w 97 była abdykacja. Nigdy nie sprawdziliśmy w praktyce, jak ten dorobek by zadziałał w praktyce po prostu, jak on zadziałał, prawda? W 1816, który przypadła pierwsza rocznica, czyli pierwsza możliwość zwołania Sejmu Konstytucyjnego, no byliśmy pod rozbiorami. I dopiero pierwsza możliwość zaistniała, taka formalna, w 1916. I rzeczywiście w 1916, 5 listopada, obce mocarstwa oddają nam monarchię. I powstaje Rada Regencyjna, co prawda ona powstaje w 17. Ale to był ten pierwszy moment, który żeśmy zrobili. Potem mijają kolejne 25-lecia. Czyli tam mija 41, który się, prawda, i wchodzimy w kolejny rok 2016, w którym w tym roku mamy kolejną szansę, bo kolejna będzie 2000, jeżeli nawiązujemy do tego dorobku. Nie musimy się trzymać jak, przepraszam, że, ale wypadałoby, bo to jest potężne dziedzictwo. W związku z tym bardzo mi zależało, żeby się tutaj to, żeby się zwołać jako Sejm Konstytucyjny, ale już pod wezwą Konfederacji Królestwa Polskiego. Żeby my nie możemy być konfederacją, no taką sobie, prawda, bez nazewnictwa państwowości. W tym momencie nazywamy się Konfederacją Królestwa Polskiego. Nie trzecią RP, nie drugą RP, nie PRL, tylko my już mamy swoją nazwę. Wracamy do nazwy Królestwo Polskie, prawda, które ma 1000, a może i większą letnią historię. To jest tyle. Ja próbuję kontynuować dalej, żeby już Państwu oddać głos. Ja wiedziałem, że ten wstęp będzie taki długi. No ale po prostu chyba to była konieczność. Zresztą Państwo sami to ocenicie. I teraz, jest przeczytanie tego całego porządku obrad. Będzie tak, wybór komisji skrutacyjnej i przewodniczący tej komisji, uchwała nominacyjna. Czy możemy wybrać komisję skrutacyjną? Jedną osobę, słuchajcie, nie ma pana Krzysztofa. Kto by zastąpił zgodnie? Musimy to zrobić teraz. Musimy pierwszy raz podjąć się, żeby wybrać komisję skrutacyjną. Pierwszą osobę, która będzie liczyła głosy. Kogo proponujecie Państwo? Pani Małgosia da radę? Nie zaproponuję. Dobrze, i Pani siedzi. Będzie Pani pomogła. Tylko liczyć. Tylko liczyć. Jak się nawet ktoś pomyli, to chodzi o to, żeby się nie pomylił, bo to i tak wideo jest. Żeby się nie pomylił w sposób rażący, taki, że potem mamy wątpliwości, czy ten głos przeważał, czy nie. Jeżeli ktoś mówi 11-0, a jak było 10-0, to nie ma większego znaczenia. Chodzi o to, żeby się nie pomylić. Dobrze, Pani, jest zgoda na to? Tak. Nie widzę sprzeciwu, jest zgoda. Oczywiście odnośnie podmarszałków wielkich, podmarszałków Królestwa Polskiego, wielkich, koronnych, no to ja się zapytam, ale po tym fakcie, jak będziemy próbować tą proklamację jeszcze akceptować, czy wyrażają zgodę, prawda? To mamy. Wybór posła seniora, arbitra, uchwała nominacyjna. Ostatnio posłem arbitrem był pan Jan Morek. Czy może zostać pani posłem arbitrem na dzisiaj, żeby rozstrzygał spory ewentualne? Jest na to zgoda? Panie Janie, czy chciałby, czy może pan zostać posłem arbitrem? Nie, ja powiem, że zrozumiem. Chcę zostać arbitrem. Arbitrem dzisiaj, rozstrzygającym spory. Czy pan może dzisiaj zostać rozstrzygającym spory, będzie czekać pan arbitrem? Tak jak pan to mówi, słuchaj? Dobrze, jest zgoda. Dla pani, państwo dajecie zgodę na to? Tak. Pan Jan, jak się do niego głośniej zwrócimy, na pewno usłyszy i rozstrzygnie spór. Może być spór między posłami, no może być, musimy być arbitra. Taki był nasz zwyczaj. Czyli jednomyślnie podjęliśmy drugą uchwałę porządkową.
Wybór komisji legislacyjnej, przewodniczącego tej komisji, uchwała nominacyjna. Dobrze by było, żeby powoli ktoś pomagał mi redagować te uchwały czy konstytucję, nawet w tej formie takiej ogólnej, którą później przybierzemy w formę taką pisaną, ale wypadałoby, żeby ktoś po prostu, żeby taką komisję stworzyć. Nie musimy może w tej chwili, a żebyście chwilę się na Państwo zastanowili, ja proponowałem oczywiście Pana Andrzeja, żeby się zajął, ale może to podejmiemy na decyzję trochę później, jak zgodzi się, nie, bo to upadnie później po wystąpieniu Pana Andrzeja, bo trudno w ciemno, przewodniczącego Komisji Legislacyjnej. To jest człowiek, który sprawnie nasze myśli ubierze w słowa. Wiecie, o co chodzi? Że nie tylko ja, bo ja mogę nie być taki precyzyjny, jak ktoś, już dwie osoby, to mała szansa, że się pomylimy. Tu każde słowo, każdy wyraz ma znaczenie. Więc ja proponuję Pana Andrzeja, ale wstrzymamy się z tym głosowaniem, nie zapomnimy, dopóki, bo jak będziemy głosować już konstytucję, bo każda nasza uchwała, ta podstawowa, to będzie nazywana konstytucją, prawda? Przez Y pisaną, żeby się nie pomyliło z tymi konstytucjami, czyli konstytucja będzie, prawda? Uchwała nie już sancyt, bo uchwały sancyty były na tamtej konfederacji, tylko w Sejmie Rady Konstytucyjnym już nie ma. Znaczy, możemy zostawić sobie prawo sancytów dla mniejszej wagi spraw, bo to są wyroki. Natomiast to, mamy jakby dodatkowy instrument, czyli te sprawy kardynalne, ustrojowe, to już będą konstytucyjne. I wtedy, jeżeli chodzi o sancyt, to ja pewnie podobam, ale konstytucyjne to muszę mieć kogoś, kto skoryguje, sprawdzi, Państwo zatwierdzicie, prawda? To mówię, to i tak mamy szansę na ostatnim Sejmie, potem to wszystko jeszcze skorygować, jeszcze kilka słów i wtedy en bloc to dopiero przegłosować, tak. Czyli tutaj troszkę przesuniemy. Część edukacyjna, tu będzie za chwilę, już daję Państwu głos za chwilę, bo ja przeczytam, bo chcę, żeby Państwo jeszcze uzupełnili ten porządek dzisiejszy. Określenie Izby Poselskiej oraz Izby Senatorskiej Sejmu Walnego, debata, uchwała porządkowa. Określenie posłów i senatorów Sejmu Walnego, debata, uchwała porządkowa. Obranie senatorów Sejmu Walnego składające się na Senat, Izbę Wyższą Sejmu Walnego pełniących rolę Rady Starszych lub Rady Stanu, którego to Senatu opinia nie wiąże Izby Poselskiej. Senatorowie wyrażają swoje opinie przez tzw. wota senatorskie, które uwzględnia marszałek Sejmu Walnego, formułując konkluzję, która jest oficjalnym stanowiskiem Senatu. Uchwała nominacyjna. I kilka słów o Senacie. Dzisiaj powołaliśmy Senat. W skład tego Senatu dzisiaj wchodzę ja z urzędu, bo tak było kiedyś. Z urzędu, czyli jakby przechodzę z Izby, czyli już nie mogę głosować jako poseł ziemski, tylko przechodzę na Senat. Pani Elżbieta Łopińska i pan Cezary Tłusty nie głosują jako posłowie ziemscy, tylko głosują jako senatorowie. Co to oznacza? De facto nie głosują, tylko wyrażają tak zwane wota senatorskie, czyli słowo. Senatorzy kiedyś nie głosowali, tylko wyrażali wota senatorskie, czyli po głosowaniu w Izbie marszałek musiał skonkludować stanowisko Senatu, które opierało się na tych wotach. Czyli wypowiadam się ja, pani Elżbieta, pan Cezary, który mówi, tą uchwałę trzeba by odrzucić na przykład. I wtedy ona wraca, jeżeli zdecydowaną większością Izba powtórzy to głosowanie, to ono przechodzi dalej. Czyli na przykład było 50%, ale ustalimy sobie, że dwie trzecie po prostu, jeszcze to sprawdzę, dwie trzecie to nasze stanowisko negatywne po prostu przegłosuje, tak? Że senatorowie mogą się opierać, ale nie poprzez głosowanie, tylko swoje opinie. Ale ponieważ ich jest coraz więcej, to marszałek musi skonkludować, że generalnie stanowisko Senatu jest negatywne do i wtedy wraca. Czyli nie poprzez głosowanie, tylko poprzez zrozumienie, czy senatorowie są za, czy przeciw. Jeżeli ja zrozumiem, bo tutaj troszeczkę jest konflikt interesu, bo ja jestem i marszałkiem, i senatorem, ale tak kiedyś też było, to powinno być 30, prawda? No to moje zdanie się już praktycznie nie liczy. I teraz ja z tych 30 muszę wysądować, czy senatorowie są za, czy przeciw. Jeżeli są za, no to przesyłam królowi do podpisu. Jeżeli są przeciw, znaczy w naszym przypadku przechodzi ta konstytucja, jeżeli są przeciw, no to jeszcze raz jest głosowanie, ale wtedy musi być niezwykła większość, tylko zdecydowana większość, prawda? Państwo musicie, wysłuchawszy te opinie, jeszcze raz podjąć decyzję po tych opiniach, po tych wotach senatorskich. Czyli inaczej mówiąc, procedura nasza nawiązująca do tradycji naszych przodków jest taka, że głosujemy ziemiami, po czym senatorowie, jeżeli chcą zabierać głos, zabierają głos w kolejności, po czym marszałek mówi, czy senatorowie uznali to głosowanie, czy nie. Jeżeli uznali, to staje się ciałem, to staje się prawem. Jeżeli marszałek mówi, że wnioskuje z tego, że stanowisko jest negatywne, wraca to jeszcze raz do głosowania i z inną większością głosów
przyjmijmy, że to jest 2/3, musi to być, to nazwijmy to weto senatorskie obalone. To troszeczkę przypomina dzisiejszą troszkę sytuację, z tym, że dzisiaj jest tak, że senatorowie głosują. Może to jest nawet też logiczne, ale ja uważam, że może być taka sytuacja, co nasi przodkowie mieli na myśli. Ja myślę tak, że przy głosowaniu nikt nie jest pewny, nikt nie wie, jak to naprawdę na końcu wygląda. Czyli ktoś głosuje na przykład, nagle mówi, kurczę, to ja byłem przeciw. No bo nie wie tego, prawda? Przy tej metodzie naszych przodków to marszałek decyduje po wyrażeniu opinii słownych, czy izba jest przeciw, czy za. Prawda? Wiecie, o co chodzi. Oczywiście senator może powiedzieć, że jest przeciw. No to ułatwia bardzo pracę marszałkowi. Ale to nie jest rozumiane stricte jako głos, prawda? Że głosujemy. Bo ten marszałek z kolei nie słyszał następców swoich. No bo on był jako pierwszy i mówi, że jest przeciw. Ale kolejni senatorowie zmienią mu być może jakby opinię. Stąd, dlatego jest potrzebny marszałek, który wysłuchawszy wszystkich mówi, uważam, że popiera to, prawda? I bierze marszałek Sejmu na swoje sumienie odpowiedzialność to, że od razu daje do króla lub cowa, to prawda? Oczywiście jak się sprzeniewierzy, to przeniewierzy się przysiędze, czyli tutaj naraża się też w jakimś sensie na infamię. Czyli marszałek musi być bardzo wnikliwy i wsłuchiwać się. Jest to trudniejszy sposób procedowania niż głosowanie senatorskie, jakie było. Idźmy dalej. Obranie 5 senatorów, urzędników, marszałka wielkiego, dzisiaj chcemy obrać marszałka wielkiego koronnego, oczywiście możemy to przerzucić na jutro, ale żebyście Państwo wiedzieli, marszałka 5 senatorów, oprócz tych 3, których już teraz mamy, chcemy dobrać 5 urzędników, czyli marszałka wielkiego koronnego, marszałka nadwornego koronnego, kanclerza, pieczętarza podkanclerzego, podskarbiego wielkiego koronnego, rachmistrza koronnego, uchwały nominacyjne. Czy możemy takie osoby wybrać, które z urzędu stają się senatorami, prawda? Żeby ktoś miał odpowiedzialność tą, czyli nie tak jak w tej chwili rząd decyduje o prawie, tylko urzędnik może tylko opiniować to prawo i mieć wpływ na to, czy izba niższa po prostu podejmie to prawo, czy nie podejmie, prawda? Znaczy, czy przejdzie to prawo, czy nie przejdzie, w sensie, że marszałek zrozumie, że nie ma zgody na to, bo ci egzekutorzy tego prawa później mówią, słuchajcie, to jest głupie, bo coś tam, coś tam, coś tam. I jeżeli generalnie oni się w tej fazie sprzeciwią, marszałek to cofa, a izba przekona się, że to jest złe prawo, no to ono upada po prostu. Albo vice versa. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie w nawiązaniu naszych przodków. Określenie sposobu procedowania i głosowania na Sejmie walnym konstytucyjnym. Debata, uchwała porządkowa. No właśnie tu musimy te rzeczy rozstrzygnąć, prawda? Określenie źródła prawa i to jest właśnie prawo Boże, prawo naturalne, prawo stanowione, prawa kardynalne, konstytucje, dekrety królewskie, dyrektywy sejmowe i sejmikowe, lauda sejmikowe, sancyty konfederacyjne, debata. Tu można dorzucić oczywiście jeszcze na przykład dekrety marszałka ewentualnie, prawda? Ale by była za duża magana i nie proponowałem tego, żeby nie było, że ja mam tu jakąś ekstra władzę. Ja mogę tylko coś proklamować jako szef konfederacji bardziej niż jako szef sejmowalnego, prawda? Czyli przekierować tą konfederację w jakimś innym kierunku, czy ją zmienić, tak jak w tej chwili zrobiłem. Ale myślę, że na tym też będziemy po prostu głosować, prawda? Czy jest na to zgoda? Oznaczenie narodu, Polaków, Eredów, Blachów, Lechów, Sarmatów, debata, uchwały, to będzie już po prelekcji oczywiście. Określenie Polaka, Wenedy, debata, uchwały pojęciowe, to co mówił Pan. Oznaczenie państwa Najjaśniejszej Rzeczypospolitej jako dobra wspólnego wszystkich Polaków, Wenedów, Blachów, Lechów, Sarmatów, debata, uchwała pojęciowa właśnie. Oznaczenie zasięgu terytorialnego państwa Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, Korony Polskiej, debata, uchwała pojęciowa. No bo rzeczywiście mamy już Sejm, ale teraz musimy jeszcze określić teren. Oznaczenie Króla Polski, debata. Oznaczenie Króla Polski, uchwała pojęciowa. Określenie stanu Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, urzędnicy, funkcjonariusze publiczni, mieszczanie, włościanie, debata, uchwała. Żeby się poczuli ci urzędnicy na przykład odpowiedzialni, prawda? Czym grozi sprzeniewierzenie narodowi i tak dalej. Oznaczenie organu uchwałodawczego sejmowalnego, sejmików ziemskich, debata. Oznaczenie rządu Polaków, Wenedów, Lachów, Lechów, Sarmatów, debata. Architektura rozstroju Polski, jedna konstytucja, czy wiele konstytucji, statuta, debata. Czyli czy mamy coś takiego jak statuta, gdzie wrzucamy poszczególne konstytucje, mamy tak jak statuta łaskiego. Czyli w ciągu roku mamy 13 konstytucji, to są statuta. I to są te, trzymamy się, powiemy się na statuta, a w tych statutach na konstytucję, na przykład gospodarczą, bo kogoś dotyczy był problem gospodarczy, bo nie respektowano jego immunitetu ekonomicznego na przykład. I wtedy uderza statuta, a konkretnie w konstytucję gospodarczą, a nie jak w tej chwili powołuje się na konstytucję cały czas i tam jest jakiś zapis o wolności gospodarczej, tak, gdzie artykuł.
Kto może zajmować się sprawami publicznymi w Polsce? Debata. Uchwała konstytucyjna o osobach zajmujących się sprawami publicznymi. Debata o Polonii. Konstytucja o Polonii. Debata nad państwem pod nazwą Królestwo Polskie w formule podmiotu prawa międzynarodowego oraz nad organami tegoż państwa. Król, Skarb Królewski, Urzędy Królewskie, Konstytucja o Królestwie Polskim i jego organach. Skarb Królewski. Emisja obligacji królewskich, pożyczki królewskiej, pierwsza emisja i lub pożyczka na organizację Królestwa Polskiego. Egzekucja dóbr królewskich, przyjęcie należności, wierzytelności Królestwa Polskiego z tytułu zaborów. Bo teraz jako królestwo możemy żądać po prostu pieniędzy z tytułu zaborów, wojen, okupacji, nawet do tych, co nami teraz rządzą, tak? I niszczą nasze przedsiębiorstwa i tak dalej. Etc. Zmiana tej wierzytelności na papiery wartościowe i przyznanie każdemu dorosłemu Polakowi mieszkającemu w Polsce pakietu tychże papierów wartościowych jednostek uczestnictwa. Szacowana wartość wierzytelności do 30 milionów PLN, co daje około 1 miliona na jednego dorosłego Polaka. Konstytucja o skarbie królewskim, egzekucji dóbr królewskich i papierów wartościowych jednostek uczestnictwa. Mennica królestwa, pieniądz. Prawo do emisji pieniądza. Bank Narodowy. Konstytucja o Mennicy Królewskiej i Banku Narodowym. Laudum z 21 lutego, czwarte laudum. Sejm Dolnośląski jednomyślnie jest za głosowaniem na najbliższej Sejmie Walnym w kwestii uznania za ludobójstwo mordu 200 tysięcy Polaków dokonanych przez Ukraińców na Kresach Południowo-Wschodnich w latach 1939 przez organizację ukraińskich nacjonalistów i ukraińskiej powstańczą armię. Uchwała Sancy. To jest bardzo ważne. Może się komuś wydawać, że to jest mało ważne, natomiast Sejm Nawiski nie potrafi tego podjąć. I mamy teraz proukraiński rząd Kaczyńskiego, więc nie ma szans, żeby oni to podjęli i powiedzieli, że ludobójstwo jest ludobójstwem. Sprawa pojęcia infamii powiązane z banicją. Konstytucja o infamii i banicji. Po prostu musimy powiązać infamię też z banicją. Nie możemy dać komuś infamii i powiedzieć, że może wśród nas być. Taki człowiek powinien wyjechać z Polski. Jeżeli ktoś się sprzeniewierzy tutaj naszym prawom, powinien opuścić ten kraj. Jeżeli ktoś szkodzi Polsce, powinien opuścić tą Polskę. Nie może antypolak być wśród Polaków. To jest po prostu... W przyszłości jest to nie do przyjęcia. Nie chcemy karać śmiercią, ale chcemy wydawać akty banicji po prostu. Takich ludzi wydawać z Polski, jeżeli jakiś gros czy inni są antypolakami, niech sobie jadą do Izraela, niech sobie gdziekolwiek jadą i tam plują, ale nie tutaj, za nasze pieniądze i za nasze przyszłości emeryt. Nie ma takiej możliwości po prostu, tak? Tu trzeba być wspólnotą, po prostu nie kala się własne gniazdo. Jest taka zasada. Jeżeli kalasz, to znaczy nie jesteś Polakiem, w związku z tym masz obowiązek opuścić Polskę. Królestwo Polskie. Królestwo Polskie, pomysł Królestwie Polskie musi być zaszczytem, nobilitacją i nie może to być ktoś, kto kala Królestwo Polskie. W III RP być może jest to dopuszczalne, w PRL-u też, ale w Królestwie Polskim będzie to niedopuszczalne. Sprawa pojęcia to już było, laudum to już było, nie, laudum dolnośląskie. Jednomyślnie jest za ogłoszeniem najwyższym Sejmie Walnym infami Dawida Jackiewicza, to jest marszałek, będzie to uzasadniał. Uchwała Sancy. Laudum o ogłoszeniu najwyższym Sejmie Walnym infami dla Rafała Dudkiewicza, uchwała Sancy. Dlatego dałem wcześniej tą banicję, bo jeśli będzie to infamia w tej nowej formule, to te osoby powinny opuścić Polskę. Nie mogą być osoby od tej pory, które mają infamię i są dalej w Polsce. Nawet to jest dla nich dobre, prawda, że opuściły Polskę. I kolejna infamia dla Bogdana Zdrojewskiego, uchwała Sancet, infamia. To jest wszystko propozycja od Sejmu, były dwa Sejmy Dolnośląskiego. Uchwała w sprawie nałożenia infamii na Jana Hartmana, profesora nauk humanistycznych w 1937 roku, rozumianego we Wrocławiu, wniosek posła ziemskiego Marka Kulczyńskiego, marszałka Sejmu Prowincjonalnego Ziemi Warszawskiej i inne. Drodzy Państwo, ja do tego jeszcze dorzucił punkt właśnie o przyjęciu, że kierujemy się, jakby to powiedzieć, duchem ustrojowym, dorobkiem konstytucji, czyli tych wszystkich konstytucji udzielonej Sejmu Czteroletniego i chcemy nawiązać pełną sukcesję prawną z Sejmem, z Królestwem Polskim, które istniało oficjalnie do 25 listopada 1797 roku. I to byłaby na ciągu. W związku z tym wszystko po tej dacie, które nam dorządzili te wszystkie szkody i trochę wcześniej, czyli ten pierwszy rozbiór Polski, drugi rozbiór Polski i trzeci rozbiór Polski, za to wszystko nasi oprawcy powinni zapłacić nam reparacje, odszkodowania
dzielone równo dla wszystkich Polaków, prawda? My wyliczyliśmy to ogólnie w tej chwili na 30 bilionów złotych, czyli tu wchodzi to czasy rozbiorowe, wchodzą czasy okupacji niemieckiej, wchodzą też czasy okupacji bolszewickiej i tej okupacji teraz tej trzeciej RP, czyli neobolszewickiej. Ci wszyscy okupanci powinni zrzucić się na Polaków. Oczywiście my emitujemy takie akcje prawdopodobnie i wtedy być może znajdą się takie kraje jak, no nie będę winien może, które kupią te nasze wierzytelności i one będą się targowały z tymi mocniejszymi, a po prostu one są bardzo atrakcyjne, bo prawniczo one nie są do zakwestionowania, prawda? Te szkody są wymierne, szkody są poniesione i tak dalej, i tak dalej. I teraz pytanie właśnie odnośnie porządku, czy coś Państwa jeszcze chce coś dorzucić, czy zatwierdzamy ten porządek, czy coś. On jest szeroki, oczywiście być może nie wszystko mówimy, ale lepiej jest za szeroki niż za wąski. Czy ktoś z Państwa jest przeciwny temu porządkowi lub czy ktoś coś dorzuci do tego porządku jeszcze na dzisiejszy, bo Pan Janusz, tak? A bardzo proszę. Proszę podejdźcie tutaj, niech Pan podejdzie Panie Andrzeju. Bo to jest bardzo ważne, słuchajcie, co my tutaj, bo już potem przechodzimy do prelekcji. Tak, bardzo proszę. Andrzej Marcin Piszczak, sekretarz Sejmu Walnego. Ja w sprawie porządku obrad i taka moja propozycja, że składam wniosek formalny o to, abyśmy zagłosowali przywrócenie ważności Konstytucji 3 maja. To jest to, co Pan Marszałek powiedział, że to jest ważne, czy my do tego nawiążemy, czy nie. Jest to bardzo istotne dla nas, ponieważ jeżeli to przegłosujemy, to dzięki temu możemy dalej kontynuować to dzieło i zmieniać, poprawiać i tak dalej. Jeżeli tego nie zrobimy, no to mogą być jakieś pewne wątpliwości co do legalności tego, co my tutaj dzisiaj robimy. To tyle z mojej strony. Dziękuję. Ktoś jeszcze z Państwa? A jeszcze Pani Małgorzata, proszę bardzo. Ziemia Rybnicka, Małgorzata Ewa Piszczak. Proszę. Ziemia Rybnicka, wszyscy mieszkańcy również są za przywróceniem Konstytucji 3 maja. Przede wszystkim niepokoją się, że długo trwa sprawa wyboru króla, bo to jest nadrzędna sprawa, żeby król w Polsce był, bo mamy królestwo, mamy już królestwo, wracamy do tego królestwa i potrzebny jest król w Polsce. Intronizacja była 3 listopada 2015 roku na Sejmie, także no, rozpoczynamy w ogóle ten Sejm konstytucyjny i powinniśmy dążyć do przyspieszenia wyboru króla i powrót oczywiście jeszcze przed tym do Konstytucji z 3 maja. Dziękuję ślicznie. Mogę jeszcze? Oczywiście, proszę. Każdy może tutaj w fazie jeszcze, bo jak zatwierdzimy porządek, to już się musimy trzymać tego porządku. Skoro już dochodzimy do Konstytucji jako takiej, to by należało chyba zacząć, prawda, nie od kopania w historii, prawda, tylko zacząć, co my potrzebujemy mieć z tej Konstytucji. Co my potrzebujemy mieć? Bo tak naprawdę normalnie to, co zrobili nasi dziadowie, prawda, cała reszta w historii, co zrobiła, prawda, ona może nie mieć przełożenia na czasy dzisiejsze. Dlatego w mojej ocenie należałoby, prawda, jedną rzecz zrobić. Jak już podejmujemy konstytucję, zacznijmy normalnie od definicji, prawda, źródłowych. Panie co Andrzej, jest panie, czym? Przerwę pan troszkę. Panie Andrzeju, jakby jest taki punkt, wniosek, niech pan poczeka, to na pewno będzie debata. Czyli jak przyjmę taki wniosek, a przyjmę go, no to wtedy rozpoczniemy debatę na temat. To nie będzie od razu głosowania. I wtedy pan, wie pan o co chodzi. Pan już przed debatę, a jeszcze nie jest wniosek przyjęty, żebyśmy nauczyć procedować. Czyli tak, ja przyjmuję wniosek, rozpoczynam debatę i wtedy pan zabiera głos i pan, wie pan o co chodzi. Chyba, że pan teraz jeszcze jakiś wniosek. Bo to jest kwestia normalnie tłumaczenia publice o co. Oczywiście, ale to jest w ramach debaty. Natomiast nie ma tak, że głosujemy bez debaty. Chyba, że jest jakaś aklamacja porządkowa. Ktoś jeszcze coś odnośnie? Pan jeszcze, proszę bardzo, panie sekretarzu. Bardzo proszę. Jesteśmy w fazie, pamiętajcie państwo, uzupełnienia porządku obrad. Sławomir Salomon, Ziemia Wrocławska, marszałek. Chciałbym zaproponować jeden z ważnych punktów związany z ostatnimi sytuacjami, jakby tak się troszkę naśmiewał, w talmudycznym Sejmie na Wiejskiej. Mianowicie 18 stycznia 2016 roku doszło do spotkania z inicjatywy kilku tzw. posłów zwołania
nadzwyczajnego takiego spotkania poszkodowanych ludzi, szczególnie pod kątem tak zwanego wymiaru sprawiedliwości. Było to około 600 ludzi i okazało się, zgodnie z przewidywaniami, że poszkodowani nic nie uzyskali, a jedynie, jak to się mówi, popłakali pod ścianą płaczu i wrócili rozgoryczeni. Straty wynikłe z działań, powiedzmy sobie tak, ostatnio II wojny światowej czy po okrągłym stole, są bardzo duże szkody, szczególnie materialne, osobowe, osobistych strat nie przywrócimy, bo czasu nie da rady cofnąć, natomiast ekonomiczne jak najbardziej. I w związku z tym, że takie szkody poczyniono i to po potężnej skali wobec nas również tutaj i chcąc zainicjować system odwrócenia szkody, naprawienia, czy powiedzmy inne terminy możemy prawne przywrócić, chciałbym zasugerować punkt, ażeby osoby poszkodowane, no nie ukrywam, że akurat jeżeli chodzi o moje podmioty gospodarcze, również zostały spacyfikowane, ale to na internecie są szczegóły. Tutaj marszałek również, jeden marszałek, drugi. Mamy duże szkody i myślę, że należałoby zastanowić się nad sytuacją najbardziej potrzebną w tej chwili, czyli przywrócenia wiarygodności prawnej Sejmu Walnego Konstytucji Niepołomickiej, znaczy Konfederacji Niepołomickiej Królestwa Polskiego. Ziemi Rybnickiej, Wodzisławskiej, Raciborskiej. Są to postulaty, wnioski formalne pana Zmirniewa Martyniaka, posła ziemskiego. Pierwszy to jest powołanie księdza Jacka Międlara na kapelana Sejmu Walnego. Drugi, zakaz szariatu i talmudyzmu na obszarze Rzeczypospolitej. Oraz trzeci, wprowadzenie idei wniosków jednoznacznych, nie budzących wątpliwości, nie podlegających dyskusji, jak w punkcie drugim i trzecim, pod warunkiem przegłosowania przez wszystkich posłów. To tyle. Dziękuję. A może pan na piśmie zostawić troszeczkę mi to? Czy tak, będziemy... tak. Proszę. O właśnie, bardzo. Dzięki bardzo. Bardzo mi to pomoże. Okej, dziękuję. Dzięki. Jeszcze są jakieś wnioski, drodzy państwo? Więc ja oczywiście jako marszałek przyjmuję, bo uważam, że te wnioski są po kolei. Czyli przyjęcie konstytucji 3 maja, oczywiście z zastrzeżeniami. Ja bym powiedział dorobku w ogóle Sejmu 4-letniego rozszerzył, to mówiliśmy, oczywiście wniosek przyjęty. Jeszcze będzie? Tak, jeszcze. To ja tylko skonkluduję, będzie ostatni. Potem pani Małgorzata Piszczek, marszałek ziemi prowincji Sejmiku Ziemskiego, prowincjonalnego ziemi Rybnicko-Racibolsko-Wodzisławskiej o intronizacji Króla Polski. Proszę państwa, dążymy do tego, natomiast rzeczywiście musimy. No ale będziemy na tym debatować, skoro przyjęty wniosek, będzie na tym debata. Trzecie to jest właśnie to, co mówił pan, bardzo ważne, pan Salomon, się wydaje, nie możemy stracić z oczu, bo tak, z jednej strony musimy iść do przodu, a z drugiej strony mamy cały czas, oni każdy dzień przeżyty traktują jako zdobyty teren, prawda, czy bolszewicy, i autują nam poszczególnych kolejnych przedsiębiorców, nie możemy na to pozwolić. Powinna być rzeczywiście konstytucja gospodarcza, ale zanim ona będzie, powinna być konstytucja, żeby szybko naprawiono wszystkie szkody rządzone polskim przedsiębiorcom i objąć przedsiębiorców od dnia uchwalenia konstytucji immunitetami koniecznymi. I teraz każdy przedsiębiorca mógłby przyjechać na Sejm Walny, który może stać się w każdej chwili sejmem, znaczy sądem sejmowym, i po przedstawieniu 2-3 godziny, prawda, i zreferowaniu swojej sprawy, szybkie podjęcie decyzji, jaka kwota powinna być zasądzona. Będziemy potrafili wydawać uchwały w tym momencie sankcje, które są wyrokiem. Nadamy temu wyrokowi klauzulę wykonalności i ten wyrok powinien być złożony z zawołane Skarb Państwa do wypłacenia tych pieniędzy. Tak? Jeżeli Sejm przegłosuje, że temu przedsiębiorcu należy zwrócić pieniądze, czyli szkodę i zadośćuczynienie w takiej, takiej wysokości, być może przeliczone na złoto, bez odsetek, bo my nie jesteśmy zwolennikami odsetek, ale jesteśmy przeliczeni, żeby nie traciły wartości na złoto, bo być może bolszewika będzie się opierać.
związku z tym ten tytuł będzie przechodził, aż będzie przejmiemy władzę i przeliczeniu na złoto wypłacimy to w późniejszym czasie, bo złoto w dłuższym czasie nie traci na wartości. Więc taki tytuł prawny do ze skarbu koronnego w przyszłości, obecnie ze skarbu państwa, ten przedsiębiorca już będzie miał. Być może jakiś bank czy ktoś wykupi to, bo banki mogą czekać 5-10-15 lat i ten przedsiębiorstwa będzie już utrudniony finansowo, prawda? Czyli dwutorowo będzie mieć. Dlatego ten wniosek o naprawienie szkód przedsiębiorcom jak najbardziej przyjmuje. Jeżeli ktoś byłby w stanie dzisiaj wystąpić, przekonać posłów do głosowania i przekonania, że należą mu się od Skarbu Państwa takie pieniądze i my to przegłosujemy, to ja jestem jako marszałek w stanie, znaczy podpisać taki uchwałę, podpisać już. Jak wybierzemy sobie kanclerza, pieczętarza, on to podpije, czyli musi być taka asygnata, czyli mój podpis nie będzie tu jeszcze znaczył wszystko, tylko kanclerz to podpisze. Być może jeszcze podskarbi, jak tak zdecydujemy, i wtedy ta osoba może iść do obecnego skarbu, bo my nie mamy skarbu jeszcze po pizza, prawda? I niech walczy z tym skarbem, jeżeli skarb wypłaci, jest dobrze, jeżeli nie wypłaci, no będziemy się starać, jak przejmiemy władzę i z pierwszych pieniędzy skarbu koronnego wypłacimy te pieniądze, bo tak jakbyśmy zasądzili w przyszłości sami dla siebie, ale skoro uważamy, no to ze skarbu w pierwszej kolejności będziemy oczywiście utrzymywać królestwo i będziemy od razu wypłacać tym poszkodowanym przedsiębiorcom, żeby oni już za własnego życia doczekali się sprawiedliwości. I żeby zostawili w testamencie ten swój tytuł, wiecie o co chodzi, prawda? Żeby nie było tak, że oni umierają i rodzina jest bez środków do życia. Chciałbym. Tak, jeszcze coś, bo to były dwa uzupełnienia. Pan Andrzej i pan jeszcze, tak? Bo już zamykamy, a jeszcze pani. Chciałbym uzupełnić. To słuchajcie państwo, trzy i głosujemy na to. Porządkowo i przerwa obiadowa. Dobrze? Bo już mamy 10 minut. Także trzy głosy, głosujemy nad porządkiem i po obiedzie spotykamy się. Są prelekcje w tebie, tak? Czy proszę, tak, proszę oddaję głos. Mogę uzupełnić? Oczywiście, proszę. Cieszę się, że mój skromny wniosek został, że powiem, przyjęty do rozważania. Mój, że powiem, wniosek i pomysł odnośnie papierów dłużnych związanych z odszkodowaniem szacujemy oczywiście wstępnie około 30 bilionów złotych. Przeliczony to będzie po kursie złota. Na wagę złota powierczego w rozliczeniach międzynarodowych. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na to, że komisja, którą mam nadzieję powołamy, dotycząca pieczęci i uzgodnień z obszarami, które narobiły nam szkodę, szczególnie podjęty, a może to będzie dużo prędzej w oparciu o komisję i tutaj do posła Martyniaka się zwracam, bo to razem wstępnie analizowaliśmy pewne rozważania. Rozważaliśmy, żeby ten element był, jeżeli on oczywiście przejdzie przez głosowanie szefów tych posłów, marszałków, będzie zapewne dosyć długo obrabiany, powiedziałbym, w tych kategoriach, gdyż wiemy, że do szkód przyczynili się urzędnicy. Nauk nie może Polski, Królestwa Polskiego odpowiadać za szkody, że powiem, no przestępców, no bo to są po prostu terroryści, przestępcy, którzy kradli, fałszowali, uprawiali terror. W związku z tym prawdopodobnie, to jest moja sugestia, długi okres czasu analiz po stworzeniu takiej komisji obrabiania tematu spowoduje zapewne to, że te papiery dłużne, gdzie szacujemy, że około miliona złotych może mniej więcej trafić do każdego obywatela polskiego, no tu się zastanowimy, czy to będzie decyzja pełnoletności, czy też każdego, który deklaruje, że jest Polakiem, czy też każdego, kto mieszka na terenie Polski, bo wiemy, że ostatnio, że powiem, niektórzy twierdzą, że z przyczyn ekonomicznych, ale opuścili kraj i w większości, jak moi konstruktorzy, na wyspach komfortowo sobie żyją. My natomiast tutaj próbujemy walczyć, no sami państwo wiecie. I prawdopodobnie te papiery, dyplomy dłużne Królestwa Polskiego będą podlegały konsumpcji finansowej. Ja myślę, że tutaj eksperci, szczególnie w zakresie prawa, pomogą nam w komisji, gdyż z tego miliona złotych, a być może jak w wielu przypadkach to nie tworzyła szkód jedna osoba, tylko całe gremium. Marszałek był we Wrocławiu.
ujawniliśmy cały system. Ale nie odnosił się do osób, ani... Ale wiemy, że to całej grupy były. W związku z tym już... będzie sumowanie tych kwot. Będzie, ale... Chciałbym tylko tyle zwrócić uwagę. Dziękuję. Ktoś jeszcze, drodzy Państwo? Nie. Postarajmy się na Sejmie, słuchajcie, nie odnosić się do osób, raczej do problemu. Dobrze, bardzo Was proszę, nie rzucajmy jakichś nazwisk firmy i tak dalej, chyba że jest to niezbędne i konieczne, no to wtedy wiadomo, ale powstrzymajmy emocje, drodzy Państwo, żebyśmy się nie upodobnili do Sejmu na Wiejskiej. Marszałek Ziemi Rybnickiej, Wodzisławskiej i Raciborskiej. Dzisiaj w punkcie 7.1 jest prelekcja pana Janusza Bauerka pod tytułem Genezis, dzieje początku rodu Wenerów Polaków. Ja składam wniosek, żeby na Sejmie Konstytucyjnym odzyskać nasze dziedzictwo narodowe. Nasze dziedzictwo narodowe, rodowe od rodu Wenerów aż do Polaków. Czyli składam ten wniosek i bardzo bym chciała, żeby po prostu żeby Sejm Konstytucyjny pochylił się nad tym odzyskaniem całego dziedzictwa rodu, narodu, Wenerów, Polaków, bo to jest dla nas najważniejsza rzecz. Wszyscy Polacy mają prawo wiedzieć, kto był ich przodkiem, jakie wspaniałe dziedzictwo mamy, jakie bogactwa, z których zostaliśmy okradzeni, było zrabowane, to jest terroryzm to, co się stało, że jesteśmy po prostu pozbawieni całej wiedzy, całej historii przepięknej. Do tego musimy wrócić i oto Sejm Konstytucyjny powinien i musi, jeszcze raz powiem, musi upomnieć się od tych wszystkich państw, które nas kupiły, które żerują na nas, które pasożytują, terroryzują nas, okupują, sprowadzają do nas jeszcze NATO okupanta, wmawiają, że NATO nas będzie broniło. My musimy najpierw odzyskać dziedzictwo i podziękować wszystkim okupantom, którzy tu bezprawnie przychodzą na naszą ziemię, najjaśniejszą Rzeczypospolitą, na nasze Królestwo Polskie. Także to jest przede wszystkim mój wniosek mojej ziemi, moich ludzi z ziemi rybnickiej, raciborskiej i z ziemi wodzisławskiej. To wszystko, dziękuję. Mogę ja coś zapytać? Ale przez wnioskiem, teraz wniosek. Tak, bardzo proszę. Tak, jeżeli wniosek, to jakbyśmy też skonfrontowali ten wniosek pani, no tak, pani Małgorzato, że chodzi... Chodzi o odzyskanie dziedzictwa, żebyśmy dziedzictwo nasze rodowe, narodowe, całą historię, całe dziedzictwo. Dziedzictwo to jest wszystko. To jest wszystko, z czego nas okradziono. Powróciła tutaj na historia Polski, która jest po prostu... Rozumiem. To jak pani powiedziała, ja oczywiście przyjmuję ten wniosek. Pana proszę. To wniosek, prawda, o przyjęcie konstytucji. Tak. Czy nie? Tak. Czy może równolegle z tym wnioskiem być, żeby jednocześnie zmoderować normalnie zapisy konstytucji do stanu współczesnego? Tak, będziemy o tym mówić. Tak, rozumiem, że przyjęcie do decyzji do podawania. Znaczy, nie możemy na pewno jeden do jednego, bo na przykład, tak jak mówiłem, tam jest uchwała o dziedziczności tronu saskiego, czyli niemieckiego. Tam jest właśnie ta kontrowersja odnośnie konfederacji i tak dalej. Ja myślę, że w ogóle musimy też ustalić, tam jest taki punkt, jak procedować. No, nie powinniśmy procedować na przykład 20 punktów na raz, tylko przyjmować każdy punkt oddzielnie głosować. Każdy punkt oddzielnie. Czyli gdybyśmy nawet konstytucję przyjmowali, to praktycznie każdy artykuł, to nawet zdanie, czy dłuższe część, bo to są artykuły z bardzo długim tekstem. Natomiast trzeba by praktycznie po zdaniach próbować rozbierać to i przyjmować to, prawda? To jest moja metodyka. Natomiast, drodzy Państwo, to jest za daleko, żebyśmy poszli. Ja wiem, o co Panu chodzi, bo przyjmujemy ten wniosek do debaty, przyjęcia, bo mamy kilka fundamentalnych spraw, takich bardziej kardynalnych. To znaczy, po pierwsze, czy tak jak powiedziałem, czy zajmujemy się sprawami kardynalnymi i czy ten dorobek Sejmu w sensie duchowym bardziej na początek, w sensie duchowym, tak? Czyli monarchia dziedziczna, król, senat, rada królewska, sejmiki ziemskie,
jako taki ogólny system, mówiłem, żeby nie wchodzić w szczegóły, nie wchodzimy w szczegóły, żeby ten system przyjąć lub nie, ogólnie. Ponieważ my nie jesteśmy w stanie w tym gremium bez komisji legislacyjnych bardzo mocno wyspecyfikować. Czyli jeżeli to przyjmiemy, to właściwie przyjmujemy zapisy Konstytucji też 3 maja. Tam jest też o rozdzielności władz, o trójpodziale władz i tak dalej, prawda? Ale już wchodzimy w bardzo specyficzną, bardzo, czyli weszlibyśmy tutaj już w Konstytucję, która by się nazywała o formie rządu, bo Konstytucja 3 maja ma taką nazwę, o formie rządu. I my musimy przyjąć, że przyjmujemy Konstytucję o formie rządu i ona powinna zaczynać się preambułą. Świadomi dziedzictwa Konstytucji 3 maja i tak dalej, uchwalamy, co następuje. No i tu lecimy po kolei, prawda, nie przyjmujemy expressis verbis tego, co było, bo to nie jest konstytucja typu nihil novi, czy incompatibilitas, którą by się dało jedno, bo to była jednozdaniowa, tylko to jest konstytucja składająca się z wielu zapisów, które są jedne zdezaktualizowane, drugie są po prostu w tych okolicznościach podejmowane. Już mamy tutaj określenie w drugim dniu dynastii, która powinna panować o panią Białokrólestwie, o pojęciu króla. Ja myślę, że nad tym się trzeba dobrze zastanowić, bo możemy w tym kierunku iść od razu, prawda? I zaraz ja spróbuję tak zmoderować, żeby państwo wybrali porządek, czy kolejność. Ja rozumiem, że dajecie mi wolną rękę w określaniu porządku, bo mamy mało czasu. Natomiast ja bym tego nie przedłużał. Pamiętajmy, że mamy dwóch prelegentów dzisiaj i bym naprawdę na nich się skupił, zanim pójdziemy bardzo szczegółowo, bo co nam dzisiaj by umknęło, do pana apeluję, panie Żyju, to jeszcze jutro możemy uzupełnić. Także tu nic nie ucieka. Konstytucję dla konstytucji. Tak, pisać konstytucję o konstytucji, tak. Ale to się nazywało, ja to pokazywałem, prawa kardynalne, czyli jeszcze nad konstytucją prawa kardynalne, prawda? I oczywiście podebatujemy, jak ja podejmę taką decyzję, że debatujmy o ustroju Rzeczypospolitej i w ramach tego ustroju jest systemat w formule prawnej, żebyśmy nie przesadzali, że prawo rozwiąże wszystkie problemy, tak jak Sejm na wiejski uważa. Tylko kwestia całokształtu pewnego systematu, ale oczywiście Sejm jest po to, że jest to organ uchwałodawczy, prawodawczy. Nie po to jesteśmy w formule Sejmu jako konfederacja, bo bylibyśmy konfederacją zbrojną, tak? Odrzucamy Sejm, bierzemy broń, idziemy. To jest wtedy konfederacja zbrojna. My jesteśmy konfederacją w formule prawodawczej. Uważamy, że Polacy, tak, prawa stanowionego, że Polacy będą powoli szanować nas i powoli będą się przesuwać sympatię z kierunku wiejskich, powiedzą, tamten Sejm jest jakimś obcym ciałem, to jest jakiś wynalazek. Oni w ogóle są nielegalni od samego początku. I powoli będą się przesuwać. Wtedy, jak znajdą się środki też finansowe i tak dalej, znajdą się jeszcze w tym roku, no to wtedy powołamy komisje legislacyjne, które bardzo dokładnie rozpracują być może i będą to bardzo piękne dzieła. No oni debatowali, to byli magnaci, mieli pieniądze 4 lata, weźmy pod uwagę. Więc my musimy teraz takie najpierw, jakby to powiedzieć, zarysy, tak jak się rysuje dom, najpierw się szkicuje, taką podcę się robi, taki sztych, prawda, zrobić. Matejko, pamiętacie, te wszystkie sztychy na początku, a potem to uzupełniał inną wizją i pewne odrzucał, brał kompletny sztuk i to wypełnił potem treścią. I tak samo my powinniśmy takie pewne szkice, zrobić sobie szkice ustrojowe, powiedzieć za i przeciw po naszych doświadczeniach i potem powiedzieć, a ja jako marszałek powiem, to teraz ja to spróbuję wypełnić treścią, pierwszą konstytucję proponuję, zaufajcie mi taką i taką. Ale zanim to zrobimy, przyjmijmy ten porządek, żeby stało się zadość naszemu zwyczajowi. Uważam, że możemy w tym momencie przegłosować, że ten porządek jest przyjęty na dzień dzisiejszy na razie, tak? Jest zgoda? Jest zgoda. Ta uchwała porządkowa przeszła. Dajecie mi państwo... A jeszcze pan co dalej chciał? Proszę bardzo. Jeszcze... Tak? Proszę bardzo. Proszę bardzo. Żebyśmy ten temat, bo słuchajcie, za chwilę jest pora obiadowa. Andrzej Marcin Kliszczak. Akurat przy przemówieniu pani marszałek ziemi rybnickiej, włodzisławskiej i raciborskiej, która mówiła o odzyskiwaniu dóbr rodowych, narodowych itd., przypomniał mi się jeden istotny fakt, a mianowicie to, że powinniśmy się upomnieć przede wszystkim tutaj w Polsce, ale to przede wszystkim we Francji, dlatego że tam są nasze ziemie. Jak pan marszałek powiedział, mówił, Lotaryngia należała do króla Leszczyńskiego, więc Francuzi powinni nam zwrócić to, co nasze polskie. I tak samo tutaj, wszystkie zamki, pałace, które należały do rodzin szlacheckich, szlachetnych, tak do rodziny pana Leszczyńskiego, pana marszałka, to powinno zostać zwrócone. Więc jeszcze chciałbym, aby ten wniosek formalny został przyjęty. Dziękuję.
Oczywiście przyjmuję ten wniosek. Słuchajcie, już powoli limituję. Coś ważnego, panie... Myślę, że znaczącego. Dobrze, bardzo proszę. Słuchajcie, to jest ważne, żeby ten porządek przyjmuję, to bo uważam, że to jest ważne, aczkolwiek no, mnie nie wypadało takiego wniosku, którego go nie zgłaszałem, nawet nie w kuluarach nie rozmawiałem na ten temat z nikim. Bardzo proszę. Sławomir Salomon, ziemia, marszałek ziemi wrocławskiej. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że tworzymy pewnego rodzaju konfederację. W związku z tym do takiej konfederacji mogą przystępować różne ziemie. A co za tym idzie, jeżeli okaże się, że nasza konfederacja niepołomicka ma duży wymiar i to nie tylko Królestwa Polskiego, ale i szerzej, wiedząc co się dzieje w Europie Zachodniej obecnie, domniemam, że za chwileczkę nie będzie potrzeba, że powiem, upominać się o zwroty, tylko dane ziemie będą składały wnioski o przystąpieniu do naszej konfederacji. Tak. O ile się nie mylę. Tak, tak powinno być. W związku z tym myślę, że element wzmocnienia intelektualnego, prawnego naszych poczynań spowoduje z automatu przystępowanie do, że tak powiem, mądrzejszych i silniejszych. W związku z tym nie martwiłbym się za bardzo o to, że trzeba się, że tak powiem, w cudzysłowie powiem, kopać o to, żeby oddalić. Jestem traktowany dzwoneczek, który prawdopodobnie widzieliśmy, tu się odwołał do Wrocławia, jest wolne państwo Saksonii. Jest. Mało kto o tym wiedział, ja nawet jako wrocławianin nie miałem pojęcia, chociaż tam byłem zaproszony przez notabli, ale to nie chciałbym wycieczek robić. Natomiast jeszcze jest jeden aspekt, że tak powiem, ale to... Okej, dziękuję bardzo. Znaczy, są to skomplikowane rzeczy, drodzy Państwo, nie mówmy. Ja myślę, że w trakcie debaty, bo za dużo ja dzisiaj, że tak powiem, zająłem Państwu czas, ale to było bardzo ważne. Rozumiem, że jeszcze kolejna rzecz, którą przegłosujmy, czy ja mam dowolność w ramach tego porządku wybierać, czy jest na to zgoda, bo do tej pory był taki zwyczaj, niech on już zostanie zwyczajem, że ja będę musiał, znaczy będę skazany na to, czy będę miał prawo takie, żeby określać porządek w ramach porządku, czyli kolejny w ramach tego porządku go zdobywa, bo trzeba to mądrze, na tym polega rola marszałka, to jest moje wyzwanie, żeby z tego dzisiejszego... No według uznania, ale według mądrości pewnej, prawda? Gdzie oczywiście możecie potem oponować, to nie jest ważniejsze. Ja oczywiście poddaję pod pewne tutaj głosowania też, ale o co chodzi? Przemyślcie Państwo pierwszą rzecz. Myśmy przegłosowali pewną uchwałę porządkową, żebyśmy po przerwie przegłosowali pierwszą uchwałę, zaczęli od głosowania w ogóle, potem będą od razu prelekcje. Ale żebyśmy byli organem sprawczym, to znaczy, czy rzeczywiście zgadzacie się w ramach tej proklamacji, bo to było takie oznajmienie, prawda? Marszałka Konfederacji, jednocześnie się Sejmu Walnego o przekształceniu Konfederacji Generalnej Niepołomickiej 2014 w Konfederację Generalną Królestwa Polskiego Rydzyńską, no bo dzisiaj byśmy ją podjęli, 2016. Oczywiście w całym, w jakimś sensie jest to przekształcenie, prawda, zmiana, przekształcenie z dobrodziejstwem inwentarza tego, cośmy dokonali, to logiczne, prawda, tylko że formuła Konfederacji Niepołomickiej, która zainicjowała ten ruch, doprowadziła do możliwości konstytucyjnej, uważam, że wyczerpała się, prawda, i teraz tak jak nasi przodkowie zawiązali Konfederację w ramach Sejmu Czteroletniego, tak my powinniśmy zawiązać Konfederację Rydzyńską Królestwa Polskiego. Zwracam Państwu uwagę, że Napoleon miał z tym problem, z powołaniem, restytucją Królestwa Polskiego i musiał powołać tzw. Konfederację Generalną Królestwa Polskiego, bo okazało się w legalizmie zachodnich monarchii, jest taka fanaberia, że takie coś, czy nawet Polski, trudno powiedzieć, kto to uzasadnia. W każdym razie wymuszono prawniczo, że nie można zniecić Królestwa Polskiego bez Konfederacji Generalnej Królestwa Polskiego. Nie chciałbym tego samego przeżywać jako marszałek, że ktoś wytknie nam po 200 latach, że nie dopełniliśmy warunku formalnego, nie powołaliśmy Konfederacji Generalnej Królestwa Polskiego, żebyśmy dobrze Państwo powiedzieli. Natomiast 2 lata temu nie mogłem tego powołać, ponieważ tej świadomości po pierwsze nie było. Po drugie, nie wiem, czy nie byłem pewny, czy Państwo chcecie Królestwa Polskiego, czy Polacy chcą Królestwa Polskiego, prawda? Jako nazwy swojej ojczyzny. W związku z tym mamy bardzo ważne głosowanie, które mówię, na końcu i tak będzie jeszcze potem emblok, ale myśmy przesądzili teraz, czy chcemy i w związku z tym dwie osoby, które stają się z automatu nie zastępcami, tylko podmarszałkami i ja marszałkiem i senatorami,
wtedy przejdą na te stanowiska i jednocześnie wyrażą lub niezgodę na to, prawda? Bo jeszcze mogą powiedzieć, że w tamtej formule czuły się dobrze, a w tej się na przykład nie czują dobrze, na przykład, prawda? Więc nic o nas bez nas odnośnie tego stanowiska, odnośnie medlara, no to właśnie musimy zaprosić pana. Ja też uważam, że powinien być naszym kapelanem i tu pewnie do tego doprowadzimy. Także, co cóż, dziękuję państwu, jest godzina, no tu mamy, już nadrobiliśmy trochę, mamy 10 minut tylko spóźnienia, ogłaszam przerwę obiadową, spotkamy się.